Witajcie czołgiści! Oglądacie kolejny odcinek Fanatyka Czołgów, programu, w którym czołgi zmagają się w trudnych warunkach, a my zastanawiamy się, kto wygra. Lekkie i podobne do siebie z wyglądu czołgi, chiński WZ-132 i radziecki T-54 LTWT zaczynają potyczkę od rundy pierwszej, pojedynku. Radzieccy czołgiści przed bitwą pomalowali czołgi, przeczyścili lufy, a także załadowali pełne magazyny pocisków przeciwpancernych i odłamkowo-burzących. Ich chińscy koledzy zrobili to samo. Wszystko zgodnie z regulaminem. W garażu zostały tylko pociski premium, których używanie w naszym programie jest zakazane. Szaleńcza prędkość i beztroska strzelanina na malowniczej mapie Lakeville. Błyskawiczne ataki, śmiałe manewry i niesamowite tarany. Niekończąca się wymiana ognia i eksplozje uszkodzonych maszyn. Podoba się? W takim razie dajcie lajka pod spodem. Im dalej w las, tym bardziej na prowadzenie wysuwa się zwycięzca. T-54 lekki nie dał rywalowi żadnych szans. 1-0 po pierwszej rundzie. Nie ma wątpliwości, że...
Fani WZ-132 zadają sobie teraz tylko jedno pytanie. Czy ich ulubiony czołg zdoła wygrać przynajmniej jedną rundę? Wszyscy miłośnicy czołgów lekkich czekają na kolejne zwycięstwo swojej drużyny. Runda przy fontannie lub gladiatorska. To nazwy ulubionej i z pewnością najciekawszej części fanatyka czołgów. Jeden na jednego. Po 5 najlepszych czołgistów z każdej strony, gotowych zniszczyć wroga i poświęcić wszystkie PW dla zwycięstwa drużyny. Bitwa polega na eliminowaniu wrogów, a miejsce zniszczonej maszyny zajmuje kolejny gracz. I tak do chwili, aż jedna ze stron straci wszystkie 5 czołgów. Pierwszy uczestnik bitwy pokazał, że podchodzi do sprawy poważnie. Najpierw rozprawił się z jednym przeciwnikiem, a potem długo ostrzeliwał drugiego, pozbawiając go ponad połowy PW. Spodobała Wam się jego gra? Dajcie mu o tym znać, klikając kciuk w górę. A w kolejnym odcinku Fanatyka Czołgów IS-3 spotka się ze swoim największym wrogiem 110. Jeśli nie chcecie przegapić bitwy stulecia, subskrybujcie nasz kanał.
Fanatyka czołgów z udziałem lekkich WZ-132 i T-54 w wielkim stylu wygrywa czołg radziecki. Gratulacje dla zwycięzców! Dajcie lajka, jeśli Wam się podobało i subskrybujcie najlepszy kanał gry World of Tanks. Udanych bitew, przyjaciele! Do zobaczenia!